Moja znajomość gier From Software sięga czasów przedsoulsowych, bo jeszcze w latach 90. na pierwszym PlayStation zdarzyło mi się grać w jedną z odsłon King's Field i pamiętam, że kompletnie nie umiałem w nią grać. Ale z serią Armored Core nigdy nie miałem do czynienia. Ba, nigdy nie byłem nawet specjalnie fanem mechów, za czasów anime na Polonii 1 wolałem Tsubasę od Daimosa. Uwielbiam współczesne gry From Software, będące w ostatniej dekadzie prawie wyłącznie wariacjami na temat Soulsów, ale Armored Core 6 to nie są Soulsy o mechach. Czy zatem nowa produkcja FromSoft ma coś do zaoferowania graczowi takiemu jak ja? I czy nieznajomość serii ma tu jakieś znaczenie? Po 20 godzinach z grą znam już odpowiedzi na te pytania. Witajcie, nazywam się Tomek Drabik, znany także jako Kłas, a w tym materiale opowiem wam o Armored Core 6 Fires of Rubicon, które ogrywałem na PlayStation 5. Gra wyszła też na PS4, Xbox Series XS oraz One, a także na PC-ty z systemem Windows. Początek Armored Core 6 jest mocno dezorientujący. Lądujemy nielegalnie na planecie Rubicon swoim mechem, a głos pułkownika Campbella, nie to uniwersum, głos opiekuna Waltera prowadzi nas do kolejnych rozbitych mechów w poszukiwaniu licencji, którą moglibyśmy ukraść, aby zalegalizować nasz pobyt na planecie w roli niezależnego najemnika. Dopiero po zdobyciu wizy, kradzieży tożsamości i pokonaniu pierwszego helikopterowego bossa sprawdzającego, czy jesteśmy godni grać w grę From Software, otrzymujemy nieco tła fabularnego oraz dostęp do samouczkowych treningów, więc jak widać, soulsiarze byliby chorzy, jakby nie zaczęli gry od próby spuszczenia łomotu graczowi. Z krótkiego wstępu dowiadujemy się, że na Rubikonie odkryto jakiś czas temu substancję koral, która okazała się świetnym źródłem energii, nośnikiem danych, a w przerwach zapewne leczyła podagrę i śpiewała piosenki o pokoju na świecie. Wiecie, typowe uber zasobium, żeby było się o co bić. Wkrótce jednak okazało się ono być też niestabilnie i wybuchło, wypalając całą cywilizację Rubikonu, a przy tym spalając się bez śladu. A przynajmniej tak się wydawało, bo kilkadziesiąt lat później odkryte zostają nowe złoża Uber Zasobium, więc wkrótce na planecie robi się gęsto od zwalczających się korporacji, gangów i miejscowych buntowników skaczących sobie do oczu. I tu wchodzimy my, Calina robotowo, gotowi wykonywać płatne zadania dla nich wszystkich. Fabuła Armored Core 6 jest podawana w dość niskobudżetowy sposób. My jesteśmy sobie człowiekiem w mechu i dzwonią do nas różni ludzie z zadaniami, pochwałami, pogróżkami i poradami. Nie widzimy tu ani jednego człowieka, nawet siebie, zresztą protagonista jest tu niemy i jedynie odbiera przekazy od innych, a połączenia ilustrowane są obrazami prezentującymi cele misji, lokacje lub wrogie jednostki. Od gadające głowy, ale bez głów nawet. Na szczęście postacie mają głosy, nie mówią samymi napisami, więc nie jest aż tak niskobudżetowo. Okazjonalny przerywnik filmowy na silniku gry w trakcie misji rzadko kiedy prezentuje cokolwiek innego niż pojawienie się bossa. Jeśli obawiacie się, że brakuje wam tu kontekstu poprzednich odsłon, z tego co udało mi się wyczytać, nie ma się czego bać. Seria Armored Core miała fabułę rebootowaną przynajmniej 3 albo 4 razy, a do tego wszystkie poprzednie odsłony działy się na ziemi. Nie mam pewności, czy szóstka jest kontynuacją któregokolwiek z rebootów, ale nawet jeśli, fabuła przeniesiona jest w odległą przyszłość ery gwiezdnej eksploracji, więc nie ma to znaczenia. Jeśli poczujecie się tu tak zagubieni jak ja, to powodem nie jest szóstka w tytule i fakt, że nie macie doktoratu z historii pancernych rdzeni. Tak ma być, macie być zagubieni. Gra oszczędnie dawkuje informacje o świecie, wielu rzeczy trzeba się domyślać z kontekstów, napotkanych sytuacji itd. I w sumie jest to spoko. Po paru godzinach rzecz zaczyna układać się w jakąś całość, nawet jeśli dość płynną i niepewną. Może to kojarzyć się z soulsowym prowadzeniem narracji, ale tutaj jednak podawane jest to kompletnie inaczej. Informacje są obecne w dialogach, są całkiem czytelne, ale niepełne. Kiedy w grze pojawia się nowa frakcja, nikt nie wyjaśnia nam, czym są, więc musimy posiłkować się tym, jak odnoszą się do niej postacie. No i pomaga też trochę jej nazwa. Zatrzymajmy się na moment na tym logotypie. Polska wersja językowa tłumaczy nazwy frakcji, a przynajmniej te, które coś znaczą, i stosuje skróty oparte na tłumaczeniu, ale w grze widzimy loga anglojęzyczne. Jest to nieco upierdliwe, bo do ogólnie dezorientującego gąszczu pojęć dochodzi pamiętanie, że AIP to to samo co PCA. Gra ma kinową lokalizację i zasadniczo nie jest ona zła, ale nosi liczne znamiona tłumaczenia bez kontekstu. Ot, koleś mówi, że AIP nasłało na nas nową broń, a napisy twierdzą, że ją przekazało. After the PCA sicked that institute weapon on us.
Wiem, że są sytuacje, kiedy nasyłanie i przekazywanie są tożsame, od chociażby Rosjanie nasyłający i przekazujący Ukrainie swoje czołgi w wyniku własnej niekompetencji na początku trwającego na wschodzie konfliktu, ale tu chyba jednak nie o to chodzi. Niejednokrotnie mechy określane są tu jako wesel, a tłumaczone jest to jako statek. I tak wiem, że istnieje w języku polskim określenie statek powietrzny oznaczające samolot, więc nadal nie pasuje do mecha. Poza tym używają go chyba tylko firmy ubezpieczeniowe ubezpieczające mieszkania blisko lotnisk na wypadek upadku statku powietrznego. Ja bym wesel jednak przełożył jako pojazd, bo inaczej pływałem kiedyś taką łajbą. Piękna to krypa była, wyrzutnie rakiet miała i cztery nogi z odrzutami. Ale wracając do fabuły, muszę przyznać, że zainteresowała mnie ona. Ale pienie na własny użytek opowieści z niepełnych informacji jest niezłą zabawą. Jeśli mam jakiekolwiek zarzuty wobec jej prowadzenia, to przeszkadzał mi fakt, iż niektóre istotne dialogi wydarzają się na łączach radiowych podczas walki i trochę trudno się na nich skupić, gdy trzeba wykonywać 700 uników na minutę waląc z czterech spluw, z czego jedną się ładuje przytrzymaniem, a ogień z drugiej trzeba przerywać, aby się nie przegrzała. Mój mózg nie ma wtedy wolnych zasobów, aby jeszcze przyjmować niekonieczne do przetrwania starcia słowa. No dobrze, ale jak się w to gra? Rdzenie rozgrywki to trzecioosobowa strzelanka pojazdowa, chociaż w większości wersji te pojazdy mają nogi, więc nie czuć tak bardzo, że to pojazdy. W końcu to trochę jakby biegało się gościem z plecakiem odrzutowym. Z tym, że koleś ma kilka pięter wzrostu, waży tyle co samolot pasażerski i ulepiony jest ze stali. Ale ma ręce i nogi, więc koleś. W podstawowej konfiguracji nasz mech posiada 4 sztuki oręża. 2 w rękach i 2 na ramionach, z których może strzelać jednocześnie i kontrolujemy to domyślnie z pustami oraz bumperami na padzie. Na marginesie, dawno mi się nie zdarzyło, abym na nowo kombinował, jak ułożyć kontroler w dłoniach, a tu musiałem. Wracając do mechów, nasze samobieżne jednostki bojowe są też samoskoczne, a do tego mają odrzuty pozwalające im sunąć po powierzchniach oraz w ograniczonym zakresie latać. Na pierwszy rzut oka można by się tu dopatrywać wielu podobieństw do innych gier From Software. Mamy na przykład coś podobnego do paska wytrzymałości, który to wykorzystywany jest do unoszenia się, latania i robienia uników, ale skoki na bok wcale nie mają klatek nieśmiertelności, a sam pasek błyskawicznie regeneruje się, jeśli tylko znajdziemy się na podłożu. Mamy tu też Sekiro-podobny pasek ogłuszenia, który ładuje się wrogom, zadając im dużo obrażeń w krótkim czasie, przy czym pewne ich typy mają większy potencjał ogłuszający. Ogłuszony wróg ma ograniczoną mobilność, a do tego dostaje więcej obrażeń od wszelkich trafień. Czuć tu też ogólne wykorzystywanie przez dewelopera doświadczeń z ostatnich gier, styl i szczegółowość animacji czy responsywność ruchu sterowanej postaci, a także nadal obecną nieumiejętność programowania ruchu kamery, przy czym blokowanie widoku na wrogach jest tu jeszcze bardziej nieudane niż w Soulsach. Dzieje mego grania w AC6 pełne są starć przegranych, bo na moment straciłem przeciwnika z oczu. Ale na tym podobieństwa w zasadzie się kończą. Wrogowie namierzają się automatycznie, jeśli umieścimy ich blisko środka ekranu, więc i ewentualnych strzałów nie musimy precyzyjnie wymierzać. Myślicie sobie może, no to jak to? Co to za strzelanka bez celowania? Armored Core gra się samo? Otóż nie. Prowadzenie ognia wymaga nierzadko kontroli przegrzewania się różnych spluw, brania pod uwagę czasów przeładowań czy ładowania ataków. Celownik nieznacznie ześlizguje się z szybko przemieszczających się przeciwników, więc jeśli strzelimy w niewłaściwym momencie, chybimy. Do tego dochodzą wystrzały przeciwnika. Jedne pociski lecą szybko i trzeba im zejść z drogi natychmiast, a inne, na przykład rakiety, zdradziecko zakradają się z flanki, docierając z opóźnieniem i unikiem trzeba celować w moment, gdy są już blisko. A do tego należy zejść im z drogi, bo to nie Soulsy, jak mówiłem, nie ma klatek nieśmiertelności. Unik w rakiety prowadzi jedynie do szybszego zebrania ich na pysk. Strzelanie z ciężkiej broni, lekkim mechem, wymaga chwilowego zatrzymania się i zaparcia nogami, jak przy wyrywaniu rzepy w czołówce Familiady, więc i na to trzeba wybierać właściwą chwilę, nie wymagającą uników. Skaczące mechy oczywiście potrafią zapierać się nogami o glebę także w locie, ponieważ walić fizykę. Jak wspomniałem, możemy tu blokować kamerę na wrogu, co jest szczególnie użyteczne w pojedynkach oraz starciach ze skocznymi draniami, ale nawet wtedy walka nie jest prosta. Z drugiej strony, jeśli myślicie sobie, że to takie strzelankowe Soulsy, to nie jest tak. Armored Core 6 bywa trudne i rozgrywka nie jest płytka, ale mamy tu kompletnie inne odczucia z grania. Przede wszystkim w wielu misjach nasz mech jest przekoksem. Pełno tu słabiutkich wrogów, meszków ze złomowiska czy innego lumpeksu, zabijanych przez nas grupami przy pomocy jednej salwy na
naprowadzanych rakiet po przesunięciu po nich celownikiem i zaznaczeniu wszystkich. Tutaj gra pozwala nam poczuć się potężnie. Wchodzimy do lokacji, naciskamy przycisk i świat staje w płomieniach. Nawet gdy napotykamy silnych wrogów w ich mechach, dranie nie mają wcale więcej punktów zdrowia od gracza. Owszem, bywają trudni, ale wynika to z wykorzystywanych przez nich taktyk, skutecznego wykonywania uników, uruchamiania chwilowych osłon i efektywnego prowadzenia ognia. Jeśli zdołamy swoim ostrzałem takiego drania osaczyć, ginie bardzo szybko. Wyjątkiem są tu bossowie będący wymyślnymi maszynami innej kategorii. Zmotoryzowaną rampą ze skateparku, samobieżnym kominem elektrociepłowni albo generałem Bullet Heliusem. Oni bywają wytrzymalsi od mecha gracza, ale tu często wystarczy znaleźć na nich sposób, aby okazali się jedynie umiarkowanie trudni. No, poza tym draniem. Ten dran jest zawsze po prostu trudny. Inna rzecz, która sprawia, że AC ma inny feeling niż Soulsy, walka nie ma tutaj elegancji. Nierzadko bywa chaotyczna i niezbyt czytelna. Nie ma tu takich pojedynków z naprzemiennym wyprowadzaniem ciosów i szukaniem momentu na kontratak. Tutaj starcie z innym mechem podobnej klasy co nasza oznacza gorączkowe śmiganie po arenie, wykonywania serii szybkich uników w odpowiedzi na ogień przeciwnika, połączone z kontrolą prowadzenia ostrzału. To gra bardziej widowiskowa niż wyważona. Gdyby jednak Armored Core 6 na tym się kończyło, szybko bym się nim znudził. Na szczęście jest tu jeszcze jedna warstwa rozgrywki, która miała chyba największy udział w moim zaangażowaniu w tę grę. Zanim jednak do tego dojdę, popatrzmy na to, jak skonstruowana jest duża pętla rozgrywki. Nie ma tu żadnego otwartego świata, czy nawet połączonych szeregowo lokacji. Cała gra podzielona jest na misje, w których akcja toczy się w bardzo określonych miejscach. Czasami te miejscówki są na przykład kawałkiem miasta, albo teoretycznie otwartym pustkowiem, ale to tylko może oferować jakieś opcje taktyczne, a nie eksploracje. Bo misje są konkretne. Idź tam, rozwal to, wysadź tamto, wykonaj szturm na jeszcze coś innego, a na końcu czasami wyskakuje boss. Niektóre misje przechodzi się w 3 minuty, inne w kilkanaście, chociaż oczywiście można i utknąć na kilkadziesiąt minut, jeśli zatniemy się na jakimś bossie. Cokolwiek dłuższego niż 3 minuty ma zwykle punkty kontrolne, więc zgony nie niosą za sobą negatywnych konsekwencji. Ba, bywają ułatwieniem, bo po odrodzeniu regenerują nam się zasoby naprawcze oraz amunicja. Twórcy starali się te misje urozmaicać z różnym skutkiem. Pomysł szturmowania ogromnej, kroczącej przez pustynię machiny, strzelanie jej z wyrzutni rakiet w kolano, aby zakończyć jej karierę poszukiwacza przygód, a potem rozwalania generatorów oraz wielkiego oka, wspaniały. Misja ze skradaniem się przez miasto, która automatycznie kończy się porażką, kiedy ktoś nas wypatrzy, zdecydowanie gorsza. Za każdą udaną operację w terenie otrzymujemy pieniądze wykorzystywane do przebudowywania mecha, o czym za chwilę, przy czym ilość tego hajsu może zależeć od jakości wykonania zadania, uszkodzeń mecha, wykorzystanej amunicji, kursu walut, stopy procentowej, ceny baryłki ropy, wartości indeksu WIG20, obfitości zbiorów truskawki i większość tego to nieprawda. Duża pętla rozgrywki opiera się na idei. Wykonujesz misję, ulepszasz mecha, wykonujesz misję i znowu ulepszasz mecha. Ukończone wcześniej operacje można też powtarzać, aby zarobić więcej kasy oraz odblokować sprzęt za ubijanie nie zawsze ukrytych wrogów, których mogliśmy pominąć przy pierwszym podejściu. Są tu co prawda jakieś inne zajęcia, takie jak walki z różnymi mechami na wirtualnych arenach, czy też starcia multiplayerowe z innymi graczami, ale główna pętla rozgrywki opiera się na wspomnianym wykonywaniu zadań i modyfikowaniu sprzętu. A skoro już wspomniałem o multiplayerze, mamy tu pojedynki i starcia małych trzyosobowych drużyn. Działa to całkiem poprawnie, ale fakt, że gracze obsadzają bardzo zwinne pojazdy, często prowadzi do starć pełnych chaotycznego skakania dookoła. No i gra opiera się na rotacji starć, na przykład na serwerze jest 4 graczy, ale to serwer pojedynkowy, więc walki odbywają się w parach, a pozostali czekają na swoją kolej, obserwując cudze starcia. Byłoby to nawet spoko, gdyby gra nie wracała po każdym pojedynku do ekranu pokoju przedbitewnego, nie wymagała ponownego zatwierdzenia przez wszystkich, że są gotowi i czekania na wznowienie gry. Szybko odbiłem się od tego multika, bo więcej tu było oczekiwania niż zabawy. Wspomniałem wcześniej o tym, że między misjami ulepszamy swojego mecha. Przy czym chyba lepiej byłoby to nazwać przebudowywaniem mecha. I to jest ten element, który mnie tu naprawdę wciągnął.
poprzednią grę From Software grałem ponad 100 godzin, w dużej mierze dlatego, że w Elden Ring dość łatwo można było respekować postać i tworzyć nowe buildy. Jeśli oglądacie mój kanał regularnie, zapewne pamiętacie moją serię materiałów o buildach, które tam stworzyłem i jak dobrze się przy tym bawiłem. W Armored Core 6 tworzenie oraz zmienianie buildów mechów jest jeszcze łatwiejsze. Niemniej w pierwszej chwili sądziłem, że po prostu będę tu kupował coraz lepsze części, aby robot był coraz lepszy i tyle. Takie liniowe, proste ulepszanie mnie nudzi i w wielu grach jest dla mnie złem koniecznym. Ale dość szybko okazało się, że dostałem tu całkiem złożony system pełen zależności, pozwalający na tworzenie bardzo odmiennych maszyn, a stopniowo otrzymywane podzespoły są nie tyle lepsze od innych, co lepiej lub gorzej dopasowane do określonych buildów. Co więcej, gra ma nawet opcję zapisywania gotowych zestawów części i tworzenia w ten sposób własnego wachlarza mechów. O liniowym podejściu do ulepszeń nie ma tu mowy. Nie chcę nadmiernie wchodzić w szczegóły tego systemu, ale dla zilustrowania jego działania opiszę temat pokrótce. Otóż mecha składamy z nóg, korpusu, ramion i głowy. Dorzucamy generator, odrzuty oraz system celowniczy, a następnie na barki i do rąk wsadzamy uzbrojenie. Nasza inwencja jest tu ograniczana obciążeniem wagowym oraz energetycznym. Udźwig mecha głównie zależy od jego podstawy motorycznej. Najwięcej poniesie czołgowa gąsienica, ale poza nią mamy cały wachlarz odnóży o różnej sile i grubości. Ramiona też mają udźwig, więc nie do każdych można wsadzić każdą spluwę. No i jest jeszcze kwestia wymagań energetycznych. Pewne zestawy uzbrojenia jedzą masę energii, a to oznacza, że musimy dopasować do całości generator oferujący stosowną moc, ale i ważący swoje. I można tu budować bardzo różne mechy. Maszyna z gąsienicą czołgową uniesie wszystko, a to może oznaczać zarówno wielkie wyrzutnie, jak i sporo pancerza, ale będzie ociężała i niezbyt skoczna. Czworonożna podstawa też ma niezły udźwig, a do tego potrafi lewitować, ale jest wciąż dość powolna i nie będzie już tak pancerna. Dwunożne maszyny także mogą być różnej wagi. Te najlżejsze, ze specjalnie zbudowanymi do skakania nogami, mogą pędzić, śmigać w powietrzu i żądlić przeciwnika z każdej strony, ale oblepianie ich uzbrojeniem jest sporym wyzwaniem, bo ich rachityczne łapki i barki nie udźwigną wielkich spluw. Oczywiście zawsze możemy w takim lekkim mechu podmienić jakąś część na nieco masywniejszą, aby unieść więcej uzbrojenia, ale od razu stracimy nieco mobilności. To są tylko najprostsze elementy, ale jest tego o wiele więcej. Na barkach możemy montować rozkładane osłony, różne moduły celownicze różnie radzą sobie z utrzymywaniem celownika na przeciwniku na różnych dystansach i tak dalej. Dawanie miecza energetycznego ciężkiej maszynie jest wątpliwym pomysłem, bo zbyt dużo czasu zajmie jej zbliżenie się do wroga na tyle, aby go przeciąć, a lekki mech z wielką bazuką będzie musiał zatrzymać się w miejscu przy strzelaniu z dużej spluwy, aby przyjąć stabilną postawę, czego nie musi robić czołg oraz czworonóg. Mamy tu broń energetyczną, kinetyczną i wybuchową, każda lepiej sprawdza się w określonych sytuacjach. Co fajne, gdy zginiemy w środku misji, to możemy przed odrodzeniem się w punkcie kontrolnym zmodyfikować swojego mecha. Zdarzało mi się, że w trudniejszych starciach wielokrotnie podmieniałem uzbrojenie, aby sprawdzić, co sobie poradzi z sytuacją. Gra oferuje nam wgląd we wszystkie statystyki mecha, pokazując też, jak się zmienią, kiedy podmienimy aktualny podzespół na inny i chociaż może to wyglądać nieco onieśmielająco, nie jest wcale tak trudne do ogarnięcia, a wirtualne misje treningowe są niezłym wprowadzeniem do tego, jak zachowują się mechy z różnymi napędami. Twórcy bardzo ułatwili testowanie różnych buildów. Jeśli uznamy, że jakaś spluwa albo część nam nie pasuje, możemy ją bezstratnie sprzedać, aby odzyskać kasę i wydać ją na coś innego. Możemy też powtarzać wcześniej ukończone misje dla pozyskania funduszy, ale jeśli sprzedajemy nieużywane części, raczej nie trzeba tego robić. Aczkolwiek, jeżeli chcemy mieć dostęp do wszystkich wcześniej stworzonych buildów mecha, to musimy nadal mieć na stanie magazynowym wykorzystane w nich podzespoły, więc farmienie kasy na wcześniejszych misjach opłaca się. I muszę przyznać, że zaskakująco dobrze się bawię modyfikując swoje jednostki, a przecież jestem osobą, która nie ma specjalnego sentymentu do mechów. I myślę, że to jest ten element mogący przyciągnąć do siebie graczy soulsowych. Tworzenie buildów. Oczywiście wygląda to całkiem inaczej, proces i kreacja są inne, przede wszystkim nie trzeba internetowych wiki do szukania lokalizacji podzespołów, ale w moim odczuciu ta gra przyjemnie drapie to samo swędzące miejsce w mózgu.
Na koniec chciałbym jeszcze poświęcić kilka słów o prawie audiowizualnej. Grafika jest bardzo prosta, ale funkcjonalna, estetyczna i pełna świetnych animacji. No jak się te brońki składają na koniec misji, to aż miło patrzeć. Rzecz wyszła też na poprzednią generację konsol, więc From Software tu nie szarżowało z grafiką, ale też niczego mi tu nie brakowało. Stabilna płynność trybu wydajności na PS5 była nie bez znaczenia podczas szybkich starć. Muzyka jest subtelna i nostalgiczna, bez soulsowych orkiestr apokalipsy, czyli trochę jak ninja z kadzidełkami. Buduje klimat, ale nie zwraca na siebie uwagi. I oto opancerzony rdzeń 6, pożary Rubikonu. Nie Soulsy, ale fajna mieszanka trzecioosobowej strzelanki z bohaterami wielkości kamienic i symulatora ubierania mecha w różne ciuszki. A wszystko to podlane nieco enigmatyczną opowieścią z dodatkiem widowiskowych projektów graficznych, obleczonych prostą oprawą i charakterystyczną dla FromSoftu drewnianą pracą kamery. Obawiałem się, że się odbiję od tej gry, ale nie żałuję, że spróbowałem. Absolutnie nie oczekuję. Oczekujcie Soulsów, ale możecie oczekiwać dobrej gry From Software. Cóż, udanego strzelania w kolano metalowym słoniom. Game on! Jak się nazywa nieciekawy mech? Mech, przez samo H.